Witajcie ponownie, oto druga część oglądania staroci na dziesięciolecie mojego kanału. Jak widać, obchody dalej trwają, bo regularnie zmieniam awatar. Praktycznie chcę przejść przez wszystkie loga tego kanału, a co ciekawe, było ich w sumie 13, więc jest tego sporo. No i właśnie, trochę w tej drugiej części skupię się na tych moich graficznych oprawach, no, można powiedzieć właśnie w ten sposób, że jest to oprawa graficzna, chociaż to, co zaraz zobaczycie, no jest naprawdę tragiczne moim zdaniem i nie wiem, czy powinno się to nazywać oprawa graficzna, ale dla formalności będę trzymał się tego nazewnictwa. Jest też wiele filmów, których po prostu nie przejrzałem przy okazji pierwszej części oglądania staroci, a poczułem, że trzeba je omówić, więc dlatego właśnie postanowiłem zrobić takie uzupełnienie i właśnie ponownie zajmiemy się przeglądaniem tego wszystkiego, ale przy okazji też odniosę się do tego, co można było poprawić, jak mogłyby wyglądać te wszystkie moje wypociny w nieco lepszym wydaniu. Zatem myślę, że możemy zaczynać od tej mojej pierwszej oprawy z 12 kwietnia 2010 roku, czyli sprzed 10 lat. No trochę już czasu minęło, ale zobaczmy, jak to wszystko wyglądało. No to odtwarzamy. Idę przed programem. No niesamowita animacja. Kawałki loga się zbliżają z rogów do siebie, jeszcze tło się zaczerwienia. No, nie wiem, ile nad tym czasu spędziłem. Chyba z kilka minut. Powinno to trochę jednak wyglądać lepiej, bo no, nawet jak na mój wtedy wiek, 8 lat, jednak mogłem coś lepszego zrobić, naprawdę. Zresztą miałem taką tendencję do, zaraz on to i pokażę, miałem tendencję do robienia luk właśnie przez pisanie liter pędzlem w pamięcie. Nie używałem, nie wiedzieć czemu, żadnych fontów, nie pisałem po prostu na klawiaturze, tylko rysowałem. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Dlaczego tak? Może chciałem jakoś, nie wiem, zrobić logo takie unikalne, że trudno będzie je skopiować. No ale nie tędy droga, myślę jednak, że mogłem to zrobić nieco lepiej i teraz on tutaj pokaże na ekranie taką niby współczesną rekonstrukcję. Też tutaj niezbyt wiele czasu mi to zajęło. Minutę, dwie, ale i tak wygląda to lepiej niż to, co faktycznie tam opublikowałem, więc myślę, że nawet gdybym się postarał trochę, to lepiej by to wyglądało. No a co do tej koncepcji wchodzenia połówek loga z rogów do środka, no to miałem wtedy już Illuid Video Studio 11+, więc mogłem po prostu zapisać sobie połówki tego loga i ustawić animację, żeby one z rogów wchodziły. No i już by to było na pewno lepsze. A tak to zostałem z czymś takim. No ale na szczęście ta oprawa tylko obowiązywała 2 tygodnie, więc chyba aż tak źle nie było. Kolejny filmik nagrywany kalkulatorem, pralką, mikrofalówką, lodówką, no różne były określenia wtedy, w tamtych czasach, czym się nagrywały te filmiki. Jest to filmik na pewno z telefonu. Trik w pęcie, odcinek drugi. Gdzie jest odcinek pierwszy? Chciałbym też to wiedzieć, no ale niestety został usunięty, tak jak wiele, wiele moich filmów, już mówiłem. Doliczyłem się 3 fal usunięcia, na pewno. 3 fal co najmniej. W 2011 roku była pierwsza fala usunięć, druga w roku 2012, a trzecia w roku 2014. Jakie konkretnie filmy zniknęły, no to można byłoby wymieniać, ale no dokładnie to nie pamiętam wszystkiego, bo tego było naprawdę sporo na moim kanale. Kiedyś tych filmów było znacznie, znacznie więcej, a ja po prostu pokasowałem to wszystko. No ale cóż, no zostaliśmy z takim skrawkiem. Natomiast no co mam się tutaj do tego filmiku odnieść? No nie powinien być nagrywany telefonem przede wszystkim. Ja nie wiedziałem wtedy, co to jest Hypercam albo Fraps. W komentarzach pod tym filmem jest taka mała dyskusja. Nie wiem, co to Fraps.
Nie, znaczy nie wiedziałem, co to fraps, bo teraz już oczywiście wiem. No, a zresztą nie wiem, czy frapsem bym nagrał, bo fraps jest do, chyba do gier, natomiast no do Painta to nie, więc nie wiem, może Hypercamem? Hypercama już miałem jakiś czas później, chociaż te moje filmy też były w tragicznej jakości nagrywane. W roku 2011 miałem już w Camtasia studio wraz z programem do nagrywania pulpitu, więc te moje filmy z pulpitu, z komputera wyglądały już nieco lepiej, no ale tutaj zostaliśmy z czymś takim. Widać jeszcze nawet, no trochę się tutaj rozmazuje, ale jest tam ikonka Firefoxa. To była taka przeglądarka, którą, o, tu może lepiej widać tutaj takie zarysy tego Firefoxa, YouTube, Broadcast Yourself, dawny slogan tej strony. Firefox to właśnie była ta przeglądarka, której bardzo długo używałem wtedy. Kolejny filmik, no to zapowiedź stacji siostrzanej, że tak powiem, czyli Kuba TV 2. No ale to miała być raczej stacja fikcyjna. No, ten kanał niby też taki fikcyjny, ale ale to miała być taki bardziej fikcyjny niż ten, ponieważ taki projekt jakby to był poboczny. Coś w rodzaju TVP4, tak jak przejąłem to od Kuby z Lublina i jeszcze potem zakończyłem tego nadawanie. Ale to takie tam historie. No natomiast ten projekt no nie miał szansy powodzenia, szansy rozwoju. Zatem ta siostrzana stacja, zresztą nie była ona jedyną fikcyjną stacją, którą prowadziłem obok tego głównego projektu, ponieważ był również TVN XD. Zrobiłem tam nawet ze dwa programy dnia. No ale skasowałem niestety. No szkoda, bo nawet TVN XD było niezłe. Co tam jeszcze było? Sonic TV było. Znalazłem też wzmiankę w komentarzu, że było XD TV. Ale nie pamiętam tego kompletnie, więc nie wiem. Mam wrażenie, że ja to na poczekaniu wymyśliłem wtedy. To było przy okazji żałoby po katastrofie smoleńskiej, jak wtedy ogłosiłem, że te kanały niby wstrzymują nadawanie. No także takie promo tej właśnie drugiej stacji. Pierdonka, no myślę, że parodie Biedronki i też innych sklepów parodie w tamtych czasach przeżywały naprawdę swój dobry okres. No, ten transporter Kuba TV prezentuje ówczesny poziom tej stacji. Myślę, że to jest podsumowane. No, natomiast też spróbowałem pójść w te parodie sklepów, chociaż chyba mi to nie wyszło, widać to po ocenach, więc no ja też tak patrzę na to po jakimś czasie i no nie wyszło to najlepiej. Myślę, że mogłem jednak zostawić tę parodię profesjonalistom, że jednak było się w to nie mieszać. No ale pierdonka, zresztą pierdonka. Druga edycja była tej pierdonki rok później, ale do niej za chwilę przejdę. Fingerboard Tech Deck. No wtedy fingerboardy też były na czasie. Miałem kilka takich fingerboardów, no ale wiadomo, że ta, jakby to powiedzieć, ten fame już minął na te fingerboardy. Codziennie wysokie wąwozy. Dobra, idziemy dalej. Sonic Heroes 2 nowa historia. No to była seria, tak? Była seria. Trwała chyba ze 3 odcinki może? Była taka seria. Jak to wyglądało? Po prostu był tekst pisany, nie? Był tekst danych odcinków, nie, jakby to powiedzieć. No i taka historia się tutaj zdarzyła, że główny wróg zmarł, ale pojawił się nowy. No, bez sensu trochę. No cóż. Takie to fantazje dziecięce. No także tak to miało wyglądać, takie jakieś różne screeny połączone, różne teksty. No było tego trochę na YouTubie, ale też mogłem się jednak w to, tak jak z pierdonką, nie udzielać, moim zdaniem.
Oprawa już z grudnia 2011 roku. Znaczy od grudnia, bo jeszcze zamiana była w listopadzie, jak widać. No to zobaczmy. No, animacja już jest lepsza, tak? Animacja jest płynna przede wszystkim, więc zrobiłem to, czego nie mogłem zrobić jakiś czas wcześniej. Trochę dziwne, że te jingle reklamowe są już w formacie panoramicznym, ale inne są z 4:3, no ale nie wiem, dlaczego tak zrobiłem. Wtedy jakoś tymi formatami się chyba nie przejmowałem. Ówcześnie robiłem w 4:3, chociaż miałem ten epizod z Camtasią, że miałem te filmy w HD, no ale to już mówiłem przy okazji poprzedniego oglądania staroci. Co bym poprawił w tej oprawie? Przede wszystkim logo. Znowu pisane było. O, tutaj zobaczymy. O, jest pisane to logo. Znowu niepotrzebnie pisane pędzlem w pęcie. Więc zrobiłem taką oto rekonstrukcję. Całkiem niezła moim zdaniem wyszła. Zmodyfikowałem też kolory, żeby odpowiadały tym kolorom stacji. No i liść klonu musiał być. To był symbol kanału od już dłuższego czasu. Właściwie to od początku roku 2011 był to symbol stacji, ale chyba właśnie wraz z końcem tej oprawy ten symbol przestał obowiązywać. No i pierdonka, druga pierdonka już przeze mnie wyprodukowana, jeszcze gorsza, jeżeli chodzi o oceny, jak widać. No a czy faktycznie była jeszcze gorsza? Długopis z kupą, no ciekawe. To w końcu ile? 300 zł, bo nie wiem. Nieważne. Byk. Licytacja. Punkt licytacji klienta. No niezłe, niezłe. Także jak ktoś chce byka sobie kupić, to może kupić w pierdonce. Laptop uszkodzony za 2,5 tysiąca. Nie skorzystałbym z tego raczej. Sims. Gra nie działa. No, instalacja bardzo długa, jeszcze trwa do dzisiaj, czyli do roku 2057 będzie trwała instalacja, jeżeli byśmy ją zaczęli właśnie w roku 2011. No i to tyle, pierdonka. Tylko że nie było już wysokich wąwozów, tylko niskie ceny, jak widać. Nowa oprawa, od maja do września 2014 roku. No nie wiem co tutaj poprawić tak naprawdę. Moim zdaniem tego się nie da uratować, więc bez komentarza pozostawię to. Nie wiem, po co to zmieniałem. Tamta oprawa była lepsza. Znaczy ta poprzednia, tak. Mistrzostwa samochodzików. Do tego miałem wiele podejść w latach 2013-2015. No i tak jak z LEGO F1, tak też tutaj nigdy nie mogłem tych zawodów dokończyć. Zawsze jakieś mistrzostwa się zaczynały, a po paru rundach się kończyły, żeby potem rozpocząć nowe. Ale zawsze jak były te mistrzostwa, to robiłem właśnie na takich torach. No i po prostu kto był szybszy, ten wygrywał. Miałem do tego wtedy drugi telefon, który sprawdzał jakby to, kto przekroczył wirtualną linię mety jako pierwszy. No ale to musiałem się też trochę namęczyć, żeby znaleźć ten moment, ponieważ to był film i po prostu musiałem go cały czas pauzować i odtwarzać, żeby znaleźć ten moment, kiedy te dwie smugi po prostu sobie przejeżdżają. Myślę, że zaraz zobaczycie, jak to wyglądało. No co nie było zbyt profesjonalne. Tutaj mamy pierwszy wyścig i zaraz zobaczymy. O, tam jest ten telefon drugi. No, tutaj zatrzymałem nagranie i... O, proszę bardzo. Na podstawie takich właśnie smug przejeżdżających, czyli tych samochodzików, zdecydowałem, kto wygrał wyścig, nie? Tutaj, no, nie widać zbyt wiele, tak naprawdę. No, niby można ocenić, że ta smuga jest dłuższa, że ta smuga idzie dalej niż ta. No ale jakoś tak nie wiem, no podejrzany. No ale niestety, mój pokój nie jest zbyt duży, więc tylko takie krótkie wyścigi mogłem robić, też nie miałem zbyt dużo torów. To chyba było wszystko, co miałem, tak, co mogłem wyłożyć tutaj, więc też ten dystans był krótki z tego powodu.
Gdyby był dłuższy dystans, to pewnie te samochody by się bardziej rozjechały i może nie trzeba byłoby takich kontrowersyjnych sytuacji robić, że takie właśnie zdjęcie decyduje, kto wygra. No ale takie miałem wtedy tylko możliwości. Tak, nie było wtedy telefonów pozwalających na to, żeby nagrywać filmy w 480 fps, bo dzisiaj no to wiadomo, że te super slow motion się robi. No więc wtedy musiałem po prostu się tak posiłkować takim czymś. No ale jakbym dzisiaj do tego podchodził, no to pewnie byłoby to nieco lepiej zrobione. Także takie oto ściganie. No i co? Tym możemy zakończyć oglądanie staroci na 10-lecie kanału. Myślę, że sobie sporo powspominaliśmy, ale nastał czas, aby po prostu jakby zakończyć na razie to wspominanie, ponieważ już trzeba iść do przodu, tak? Wspominki wspominkami, ale trzeba jednak iść przed siebie w przyszłość. Zatem dzięki serdecznie za oglądanie zarówno pierwszej, jak i drugiej części oglądania staroci. No i do usłyszenia.